A przed trasą oczywiście muszę Wam pokazać moje jedzenie, tym razem typowo tajskie. Ryż smażony z warzywami i stoku w ananasie, czyli on jest taki słodko-kwaśny. Już na pewno Wam pokazywałam to danie, bo to jest jedno z moich ulubionych właśnie w Tajlandii. Najtańszy taki ryż kosztuje mniej więcej 70-80 batów, za tyle jadłam, a najdroższy chyba za 150, więc no, różnice są naprawdę duże. Oczywiście zależy jak ten ananas jest wielki, ale ryż jest naprawdę dobry, smażony, wiecie, na takim oleju najtańszym. No cóż, taki urok tajskiej kuchni. Is it your dog or dog from restaurant? From the long. Yes, he's absolutely super. I think you from Latvian. No, I'm not from Russia. I'm from Poland. So that's why you it's a big Latvian. Yes, kusna, ochin kusna. Ah, sorry, I don't know Russian language. Oh, sorry. Nice to meet you. We have restaurant long time together, 27 years. Before it's about 2 months, we have some special from people, no work, no money. And it's like donation for them also. So you made some like free food. Free food for people. Yes. Okay, that's good. In April and in May, 2 months. And this month is like in Thailand it's get better. It's better. And somewhere else that is some people can work. So what do you think? When tourists will come to Thailand? I think this year not very good. Really? But because Thailand is okay, no problem. It's 30 days now. Nobody get COVID anymore. W drodze do mojego dzisiejszego celu jestem znowu na Lamai, czyli po wschodniej stronie wyspy, bo tutaj ominęłam jedno miejsce, które jest naprawdę polecane. I przez Was też pisaliście, kiedy będziesz na tej plaży, kiedy będziesz na tej plaży. Tu jestem, obyś nie rozczarowała. Aha, i ogólnie wszystkie plaże w Tajlandii są publiczne, czyli tutaj na przykład trzeba przejść przez resort, bo to jest część kompleksu. Ale nie ma takiej sytuacji, że ktoś Wam powie, hello, że nie możecie wejść, bo po prostu plaża musi być otwarta już. Hello. Hello. Do you speak English maybe? A little? Huh? Do you speak English? Yeah. Yes? What's your name? My name is Alina. Alina, okay, where are you from? From Thailand. Okay, nice to meet you. Tak zagadałam dziewczynki, bo wiecie, na przykład Kamila teraz uczy te dzieci i tak mniej więcej sprawdzam, czy ona od małego już tam potrafi na przykład imię powiedzieć swoje, czy coś, bo różnie to bywa. A ośrodek, no rajski, naprawdę. Tutaj na przykład nie sprawdzałam cen w ogóle, nawet nie wiem, czy on jest czynny. Ale dziewczynki tam gdzieś poszły, może mieszkają. No dobra, jestem w tym raju. Aren't you tired of the drama? You use your words like they are knives. I don't need that type of drama. And trying to be tough all the daytime. To make yourself feel better by taking me down. Once I fell, but now I'm strong, I'm ready for the rematch. Shoot me down, don't you know I get up? Yeah, baby, I will fight. No, there ain't nothing stopping me. I'm bulletproof, I won't fall. I'm bulletproof, go on and shoot me down. I will always get up again. Dziwnie tutaj budują drogę, bo tak, jest kawałek asfaltu już gotowy, później jest znowu dziura, taki pas z kamieniami, z piaskiem i tam dalej znowu budują. Myślałam, że to się robi tak, wiecie, ciągiem. Ale widocznie nie w Tajlandii. Wejście do ogrodu kosztuje 80 batów, czyli jakieś 10 zł. Jest tutaj trochę ciemno. Mam wrażenie, że film nie odda w pełni
piękna tego miejsca, bo to jest magiczny ogród, który został założony przez tajskiego farmera, który uprawiał sobie owoce, a przede wszystkim duriana, i on pozwolił zasłynąć Koh Samui właśnie, jeżeli chodzi o rolnictwo tego śmierdzącego owoca. A to jest jego magiczny ogród, który założył mniej więcej w 76 roku. Zaczął kolekcjonować właśnie figurki. Każda z nich opowiada inną historię. I tutaj jest przepiękny, no malutki jest wodospad, ale całość tworzy naprawdę taki klimat, że ja się czuję jak w jakiejś, nie wiem, grze komputerowej albo bajce, naprawdę. Tutaj są jeszcze takie malutkie domki i w jednym z nich on tutaj nawet mieszkał. A zmarł w roku 91, kiedy ja się urodziłam, i tak oto zostało to magiczne miejsce, które jest również nazywane ogrodami Buddy, bo Budda też tutaj jest. To co, kto z Was by chciał mieszkać w takim domku w dżungli? A tu jaki fajny jest dach! Z takimi wypustkami porośniętym mchem. Wow. Naprawdę. Jak w bajce. Co, nie ma tu nikogo? Nic nie ma. To ja się wprowadzam zaraz. Nie no, cudnie tutaj jest, naprawdę. Jechałam już w dół, ale musiałam się wrócić. Jak zobaczyłam ten widok, te kaskadowe pola i palmy, jest przepięknie. Ja wiem, że już tyle czasu żyję w Tajlandii, wszędzie mam palmy i góry i plaże, ale czasami mam coś takiego, że tak, nie wiem, znowu się z czegoś cieszę bardzo. A, muszę uważać na kokosy. Wodospad numer 1, który się nazywa Nam Wang, jakoś tak. Wiecie co, one są najbardziej takie popularne tutaj na Samui, numer 1 i 2, więc to jest takie turystyczne miejsce, gdzie jest normalnie parking, ludzie pilnują. Aha, trzeba zapłacić 20 batów za skuter. No i tutaj przy wejściu widzę, że są bezrobotne słoniki, co prawda jest jeden. Można kupić jedzonko i je nakarmić, zrobić sobie zdjęcie, albo się niestety na nich przejechać, ale teraz chyba nikt nie jeździ, tak mi się wydaje. Biedactwo moje. A, widzę, że pan sprząta po nim. Niestety. Kubki są naprawdę konkretne. Nie wiem, czy to widać z daleka, trochę widać. A co on się tak bije, ty? Muchy cię obsiadują? Teraz ten trekking ze słoniami jest zamknięty. Ale tak z ciekawości sprawdzę ceny. To godzina właśnie na grzbiecie słonika kosztuje 1200 batów. W tym wodospadzie już niestety nie będę się kąpać, bo zrobiło się późno. Słońce zachodzi, więc pędzę jeszcze na drugą stronę wyspy, może zdążę na jakiś ładny zachód. I powiem Wam, że tutaj na pewno można się kąpać, bo jest dużo wody. Tylko nie wiem jak głęboko, szczerze mówiąc, bo jak się tam, to już nikt tutaj nie był w środku. A ja wolę, żeby ktoś najpierw sprawdził, żebym ja ewentualnie później mogła wejść. Widzicie, taka ze mnie podróżniczka, że się boi do wodospadu wejść. Ale trudno. A nie no, przy takiej naturze ja po prostu odpoczywam najlepiej. Dzieci na wyspie to jest coś wspaniałego, przyznam szczerze. Opsa! Jednak grupka chłopaków przyszła tutaj na wodospad i widzę, że skaczą na główkę, więc jest tutaj na pewno głęboko. Na pewno już znają to miejsce. Skaczesz czy nie? Skacz, skacz! Na wszystkie atrakcje w tej okolicy jak zwykle zabrakło mi czasu, ponieważ ja lubię zwiedzać sobie spokojnie, w swoim tempie i rozkoszować się tymi widokami oraz przyrodą. Może nadrobię to kolejnym razem. Jeżeli podoba Wam się moja twórczość, chcecie ją wspierać, to będzie mi bardzo miło, jeżeli naciśniecie ten czerwony przycisk subskrybuj, dacie łapkę, napiszecie komentarz i po prostu zobaczymy się w kolejnym filmie. Dzięki!
Cześć. Tell me, tell me, tell me, tell me, tell me that you're gonna go and get some.